Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o książce Michaela Polana pod tytułem How to Change Your Mind. Książka ukazała się na początku 2021 roku wydawnictwem krytyki politycznej w Polsce w tłumaczeniu Macieja Lorenca. Jest to pozycja na pewno warta uwagi, no i chcę z Wami o niej pomówić. Michael Pollan ma mniej więcej 60 kilka lat i jest e, autorem e, bestsellerów New York Timesa. Kilka z jego książek były e, na topie e, listy New York Timesa, m.in. Omnivore's Dilemma, świetna książka o jedzeniu. Michael Pollan napisał też kilka innych książek i one wszystkie mają pewien wspólny sposób pisania, kiedy on wybiera się na osobistą podróż, żeby odkryć jakąś dziedzinę wiedzy. Czy to jedzenie, czy ważenie piwa, pieczenie chleba, czy budowanie domku w lesie. No i Michael Polan poza tym, że jest autorem tych bestsellerów, jest profesorem na UC Berkeley, no i na Harvardzie. W jego książkach możecie zobaczyć, że ma w sobie mnóstwo humoru, mnóstwo... Skromności i takiego stylu pisania, który was zaangażuje, który, który chce, dzięki któremu chce wam się odkrywać to, co on pisze. I nie czujecie, że, że macie do czynienia z kimś, kto, kto was traktuje z góry. Nie? To jest ktoś, kto przyzna, czego nie wie i z kim możecie w tą podróż podążyć. No i teraz tak, Michael Polan zbudował sobie autorytet dzięki tym książkom. No i, i trudno mu było odmówić kwalifikacji, i, i takiego. No, no poziomu intelektualnego tych książek. Nie? No i poważany autor, profesor ważnych uczelni. I nagle w 2018 roku Polan pisze książkę o psychodelikach. I to jest, to jest coś niesamowitego. Nie? To, jest, to, jest, to jest przełom, który przyspieszył ogromnie renesans psychodelików, w którym się znajdujemy. Bo bo wcześniej dużo książek było pisanych przez ludzi, którzy bardzo łatwo byli przez mainstream czy przez media kategoryzowani jako, no nie wiem, jacyś hippisi, jacyś nieznaczący ludzie, którzy tam sobie o tych psychodelikach piszą. No ale z Polanem tego się nie dało zrobić, nie? No facet, który naprawdę jest poważany, mądry, napisał książkę o psychodelikach. No i ta książka stała się oczywiście bestsellerem. Książka wygląda w ten sposób. No i w tej... to jest idealna, moim zdaniem, książka na wprowadzenie, na wejście w temat psychodelików. Co to są psychodeliki? To są substancje psychoaktywne. Mówimy o substancjach takich jak LSD, MDMA. Sorry, nigdy nie wiem, czy, czy mówić po polsku te, te skróty, czy mówić je po angielsku. Dla mnie lepiej brzmi LSD i MDMA niż LSD i MDMA. No, ale możecie mówić jak chcecie, nie? Czyli też wracając, nie? LSD, MDMA, uh, Magic Mushrooms, czyli grzybki halucynogenki po naszemu, grzyby halucynogenne zawierające psylocybinę. No i w tej grupie znajdują się też. Takie substancje jak meskalina, czyli e, kaktusy posiadające sobie substancje psychodeliczne. Myślę, warto wymienić też ayahuaskę, która z niszowej rzeczy staje się rzeczą dosyć powszechnie znaną. Ayahuaska zawiera DMT. Teraz tak, e, wiemy już, że to są substancje psychoaktywne. Pytanie, są to narkotyki? No tak, to są narkotyki. Tak samo jak alkohol, e, papierosy, e, w sensie nikotyna. A substancje psychoaktywne, jakie bierzemy, nie wiem, na bezsenność, ksanaks, opiaty i tak dalej. No to wszystko wpływa jakoś na nasz umysł. Narkotykami też są, nie wiem, heroina, kokaina, które brzmią tak przerażająco. No i teraz, po tym, jak może jakaś część z was wyłączyła już to wideo, no ja chcę podkreślić, że mi się wydaje, że mamy w naszym społeczeństwie dość nieracjonalny strach wobec substancji psychodelicznych, psychoaktywnych, które tak powszechnie używamy i z których alkohol jest najbardziej szkodliwą. Jak zobaczycie rankingi, takie profesor Nat opublikował cały artykuł poświęcony szkodliwości różnych substancji psychoaktywnych. Najbardziej szkodliwą substancją jest alkohol, niszczy ciało, niszczy umysł, niszczy związki. Potem jest heroina, potem amfetaminy, a na samym końcu mamy psychodeliki. Czyli w gruncie rzeczy zdrowiej jest wziąć LSD czy MDMA niż wypić kilka piw. A korzyści? No korzyści są ogromne. I dlatego właśnie mam ten kanał i, i, i robię te filmy, ponieważ to są substancje, które zmieniają życie i które otwierają oczy. Otwierają e, świat, e, o którym nie mieliście pojęcia, że istnieje, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten świat jest w Waszej głowie. Często możecie nawet nie wiedzieć, ja nie wiedziałem przynajmniej, nie, że coś tam więcej jest, że Wy nie jesteście swoimi myślami, nie jesteście swoimi uczuciami, że Wy jesteście po prostu będąc, a wszystko inne Wam się przydarza. I my na ogół jesteśmy tak mocno zintegrowani z naszymi wspomnieniami, nawet tymi, o których nie mamy pojęcia. Że nie jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest ja, co jest nie ja, gdzie są jakieś przekonania, jakieś strachy, które nam zostały wpojone albo które po prostu się przydarzyły i zostały. No i dzięki tym substancjom możecie wejść w świat, w którym te wszystkie rzeczy, łącznie z całą zawartością waszego umysłu i z życiem i śmiercią, możecie oglądać niczym w bibliotece, niczym w muzeum. I to są niesamowite doświadczenia, które oczyszczają, które naprawdę dają. A, Coś, jeżeli chodzi o, o, o rozwój osobowościowy, ale też jeżeli chodzi o leczenie traum, o psychoterapię, PTSD, o anoreksję. No i to jest e, to, o czym właśnie wspomniałem. Te wszystkie wyniki badań stoją między innymi za naszym obecnym renesansem psychodelicznym. Za tym, że poważne, najpoważniejsze, największe uczelnie na świecie badają psychodeliki, a rządy e, dają granty na te badania. No i Michael Pollan no, wpisuje się w ten renesans. Wypuścił tą książkę w 2018 roku. No i ta książka zaczyna się na okładce od fajnego zdjęcia, które wam chcę pokazać. Widzicie coś takiego. To jest ilustracja połączeń mózgowych pod wpływem placebo. To jest ilustracja połączeń mózgowych pod wpływem psychodelików. Psychodeliki działają tak na mózg, że pewne części mózgu... Szczególnie tak zwaną default mode network, czyli część odpowiadającą za nasze, na nasze ego, ta część zostaje wyłączona, a inne części mózgu komunikują się zupełnie swobodnie, bez żadnych strachów. To znaczy, możecie się bać podczas e, zażycia psychodelików, ale wasz mózg komunikuje się zupełnie swobodnie. Jest e, w fazie takiego factory resetu. Wszystko dzieje się jak się chce, wszystko jest otwarte do eksploracji. No, i to możecie zobaczyć na tej grafice. No ale dobra, to jest e, jak się książka zaczyna, potem mamy rekomendacje, a potem mamy spis treści. <grydy> no i tu się na teraz zatrzymam, bo książka e, w pierwszym rozdziale mówi o renesansie psychodelików, o, to, o tym z czym mamy teraz do czynienia, jak się nauka rozwija. A w drugim rozdziale Polan mówi o grzybach psychodelicznych i ja opisuję. A w rozdziale trzecim opisuje całą historię ruchu psychodelicznego. No i dlatego ta książka jest rewelacyjna jako wprowadzenie, ponieważ Polan w przystępny sposób opowiada o tym, jak w 1942 LSD zostało. Wynalezione przez Alberta Hoffmana, jak ono potem weszło w świat nauki i zaczęło być powszechnie stosowane, jak potem ono stymulowało i było częścią ruchu hippisowskiego I wreszcie, jak rząd Stanów Zjednoczonych zakazał psychodelików i przede wszystkim LSD z powodów politycznych. Dlatego, że ludzie, no cóż, biorąc psychodeliki, widzą swoje wnętrze, widzą, czują empatię wobec innych. No i ci sami ludzie nie chcieli iść do Wietnamu i zabijać bez sensu. Ludzi w tym samym wieku i być zabijani przez nich. W tej części książki możecie też się zapoznać z takimi postaciami jak Timothy Leary, który był profesorem Harvardu i po odkryciu psychodelików e, został z tego Harvardu wyrzucony, ponieważ oczywiście były tam ogromne kontrowersje związane z, no, z użyciem psychodelików. No, i Timothy Leary stał się taką figurą, symbolem tego całego ruchu. Możecie też poczytać tutaj o innych fascynujących postaciach, takich jak Richard Alpert, czyli, czyli później znany jako Ram Das, inny profesor Harvardu, współpracownik Leary'ego, który po pewnym czasie intensywnego zażywania psychodelików. Stał się, stał się myślicielem, przywódcą myślowym, e, znakomitą, e, głęboko intelektualną postacią, której książki naprawdę warto poczytać Ramdas. Okej. Okay. No i wracając do książki, macie tutaj tą część historyczną, teoretyczną, a potem macie część, która jest chyba najciekawsza i która jest taka naprawdę Michaelo-Polanowa. To jest część, w której e, Polan e, sam zażywa psychodeliki. No i on znajduje tutaj osoby, które tym się zajmują, które mu pomogą w e, tym tri tripie, nie? czyli podróży, które mu dają ten narkotyk. No i opisuje swoje, swoje wrażenia i to, co odkrywa. No i on zażywa tutaj LSD, psylocybinę, czyli, czyli grzyby halucynogenne, i potem 5-MeO-DMT. No i teraz te, te opisy. Tych, uh, tych tripów są naprawdę fajne, głębokie, ciekawe. On opisuje emocje, z jakimi się spotyka, opisuje wspomnienia, do jakich dochodzi i opisuje też zmiany, jakie w nim zachodzą. Uh, także to jest, to jest bardzo ciekawe. No i możecie yy, w tym fragmencie zobaczyć, yy, jak to jest brać te środki. Aczkolwiek, tutaj spoiler, nawet po tej lekturze i po obejrzeniu jeszcze dziesiątków filmów. I tak was podróż psychodeliczna zaskoczy. Tego, to jest coś, do, co do tego wszyscy są zgodni, co do czego wszyscy są zgodni, że, że bardzo trudno, no, chyba nie da się tak naprawdę przekazać, co to, co to są psychodeliki, jak one działają na nasz umysł, ponieważ to jest tak głębokie wyrzucenie nas z takiego domyślnego stanu, w którym się znajdujemy, no, że, no, że nie jesteśmy sobie w stanie go wyobrazić. To, tak, jakbyście sobie próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak to jest nie być mną. To jest bardzo ciężkie, no ponieważ to, to jesteście wy, to są wasze konstrukcje psychiczne, które was, was konstruują. No więc, jak to być nie być mną, jak to jest być nie mną, A to jest strasznie trudne pytanie i strasznie trudno to sobie wyobrazić. Na psychodeliki wam to dostarczają, i to jest coś potężnego. No, okej, okay. wracając do książki. Po tych przeciekawych opowieściach o, o jego podróżach psychodelicznych, Polan opowiada o pisze o e, neuronauce obecnej, jak one tłumaczą psychodeliki, jak nasz mózg działa na psychodelikach bardzo ciekawy fragment. A potem e, ma tutaj jeszcze rozdział o tym, jak psychodeliki wykorzystywane są w eksperymentalnej psychoterapii. Cały czas jesteśmy w fazie badań. A jeszcze nie ma takiej powszechnej psychoterapii. No i te badania są fascynujące, ponieważ one, one dają rewelacyjne wyniki. A przytoczę wam tutaj jedno, że Johns Hopkins University przeprowadził taki eksperyment, w, podano, w którym podano psychodeliki, psylocybiny, czyli magic mushrooms, grzyby psychodeliczne ludziom, którzy znajdowali się w terminalnej fazie swoich chorób. No, raka na ogół i cierpieli na nerwice i depresję. No i po sesjach przychodelicznych ci ludzie, 80% tych ludzi powiedziało, że to było albo najważniejsze, albo jedno z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. No i zmieniło swoje nastawienie do swojej choroby. Tutaj myślę, że możecie się zastanowić, okej, okay, jak taka sesja wygląda? A a taka sesja wygląda w ten sposób, że zażywacie daną substancję, kładziecie się na wygodnym posłaniu, zamykacie oczy, zakładacie słuchawki na uszy i tyle. I przez 4-5 godzin, w zależności od dawki i środka, odkrywacie swoje wnętrze. I to może być, to często jest, bardzo ciężka praca. Wiecie, coś w naszym społeczeństwie, co mi się wydaje tkwi, to jest takie przekonanie, że jak ktoś bierze substancje psychoaktywne, to ma odlot i jest w takim nieodpowiedzialnym stanie błogości. No to jest coś, co, co, co jest absolutnie no nie zgadza się z, psychoaktyw z, psych z psychodelikami. Tak samo jak po alkoholu. No, nie macie odlotu, nie? No, coś się zmienia, czy po nikotynie. Tak samo po psychodelikach: no, wchodzicie w inny stan, ciężka praca. Bardzo często widzicie, ile krzywdy wyrządziliście, ile, ile rzeczy zaniedbujecie w swoim życiu, jak wasze życie odbiega od tego, czym ono mogłoby być. Także mówimy o ciężkiej pracy i o trudnym często odkrywaniu. No, i, i to chyba czas na, 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 na pewne podsumowanie. Jakie są minusy tej książki? Polan w tej książce trochę tak jakby startuje od LSD i od 1942 roku, co może stworzyć wrażenie, że psychodeliki to jest coś nowego. A tymczasem psychodeliki były od zawsze. Nie, one, one były przez nasz gatunek używane od zawsze. Są rzetelne teorie, które sugerują, że nasz rozwój tworzeń człowiekokształtnych został drastycznie przyspieszony przez psychodeliki. Tak samo zwierzęta zażywają substancje psychodeliczne. A my mamy naturalne receptory, które, do których te psychodeliki pasują. Także to jest, to jest część naszej natury i część natury zwierzęcej. Także mi się wydaje, że, że tutaj Polen troszkę, troszkę skrócił tą historię. A, no ale z drugiej strony, gdyby tej historii nie skrócił, to ta książka by była dużo, dużo grubsza. A, no a plusy teraz tej książki? No to jest rewelacyjna, angażująca, pełna humoru, inteligencji opowieść, która świetnie wprowadza w temat, e, która jest szczera, a jednocześnie skromna i czyta się to moim zdaniem rewelacyjnie. Także ja tę książkę gorąco polecam. No i ja mam świadomość, że, że, że pewni, pewni ludzie mogą mieć blokadę, nie? na przykład, nie wiem, związaną z religią czy z jakimiś przekonaniami. No, ale myślę, że nawet ci ludzie o, dużo zyskają, czytając taką książkę, ponieważ będą wiedzieć o czymś, co rewolucjonalizuje psychoterapię, co daje nadzieję na leczenie depresji, na zmianę życia. Także mi się wydaje, że warto przyjrzeć, przyjrzeć się temu chociażby z takiej no, ciekawości. No, po prostu chyba warto wiedzieć, jak inaczej można na siebie patrzeć. Jak można otworzyć swój umysł, no i że jest nadzieja do tych wszystkich chorób. Także na tym, na tym zamykam. No i książkę bo gorąco polecam. Tak jak powiedziałem, jest ona wydawnictwem e, krytyki politycznej opublikowana i możecie ją zamówić przez, e, przez NetAs krytyki politycznej, z którą absolutnie nie mam żadnej afiliacji. A, e, no zresztą, po mojego kanału możecie to zobaczyć. No ale może to się będzie zmieniało. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo, że, że posłuchaliście. No i tak, jeżeli przeczytaliście książkę, a szczególnie w polskim tłumaczeniu, to będzie super, jeżeli wrzucicie w komentarzu wasze wrażenia. Jestem bardzo zainteresowany. No i też, jeżeli macie inne książki do polecenia, bo materiały, to, to dajcie znać, a ja już niedługo będę publikował kolejne wideo poświęcone psychodelikom, no i też chlebowi. A to jest już inna Inna bajka w tym momencie. Dzięki, pozdrawiam, cześć.